Dzień dobry, jest środa, 1 lipca. Rozpoczynamy cotygodniowy przegląd rynków towarowych według TMS Brokers. Ja nazywam się Błażej Kiermasz, jestem analitykiem w Departamencie Analiz w domu maklerskim TMS Brokers. Na początek spojrzenie na to, jak sytuacja na rynkach towarowych kształtowała się w ostatnich 5 dniach. Widać wyraźnie, że bardzo silnie wzrastały ceny towarów rolnych, szczególnie pszenicy, a także kukurydzy. Jest to związane między innymi z wczorajszym wystrzałem cen tych dwóch płodów rolnych, a związany jest on z publikacją danych o zapasach i areale upraw tych towarów w Stanach Zjednoczonych i więcej o tym podczas omawiania poszczególnych surowców. Pozostałe płody rolne także dość silnie zwyżkowały w ostatnich 5 dniach. Cukier zyskał ponad 9%, bawełna ponad 6%, a soja niemal 7%. Jeśli chodzi o pozostałe surowce, to warto zauważyć przecenę ropy. Odmiana WTI zniżkowała w ciągu ostatnich 5 dni o 4%, natomiast ropa Brent doznała przeceny, która przekroczyła 2,5%. Nieco zwyżkował gaz ziemny, który zyskał 3%. Jeśli chodzi o metale, to aluminium zostało przecenione o 2%, miedź pozostaje na niemalże niezmienionym poziomie wobec tego sprzed 5 dni, a metale szlachetne, czyli złoto czy też srebro, zostały przecenione, a platyna zdołała zyskać niemal 2%. Dziś zajmiemy się tradycyjnie omówieniem sytuacji na rynku złota, ropy oraz miedzi, a także właśnie to, o czym wspominałem, czyli komentarz do sytuacji na rynku płodów rolnych, czyli sytuacja na kukurydzy, pszenicy czy też soi i kilka słów na koniec jeszcze o bawełnie. Na początek jednak subindeksy indeksu S&P/GSCI dotyczące poszczególnych grup surowców. Widać wyraźny wystrzał indeksu towarów rolnych, który zdołał wyjść w tym roku na plus. Zyskuje już obecnie niemalże 1,3%, podczas gdy przecena sięgała nawet 13% już w tym roku. Jednak w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z silnymi zwyżkami cen płodów rolnych, a wczorajszy wystrzał kukurydzy o ponad 7%, czy też soi i pszenicy o ponad 5% przyczynił się właśnie do wyjścia indeksu S&P/GSCI dla towarów rolnych na plus w tym roku. W związku z tym najsilniej przeceniane są metale przemysłowe, ponieważ zdołały surowce typu soft także nieco odrobić. Przecena surowców typu soft wynosi już obecnie tylko 6%, podczas gdy subindeks metali przemysłowych zbliża się do poziomu minus 10%. Nadal liderem zwyżek pozostaje indeks surowców energetycznych, jednak obecnie konsoliduje się on nieco powyżej 10% zysków w tym roku. Co ciekawe, także metale szlachetne zeszły poniżej wartości 100, czyli tracą już w tym roku, tracą niemalże 1%. Przejdźmy więc do analizy poszczególnych surowców i właśnie na początek jeden z metali szlachetnych, czyli złoto. Odpływy i napływy złota do funduszy ETF. Mieliśmy 3 dni temu i 4 do czynienia z takim na początek silnym napływem, a później silnym odpływem z tego funduszu. Powracamy do normalności i zmiany są niewielkie. Wydawało się, że ten silny napływ do funduszy ETF może doprowadzić do jakichś zwyżek cen złota, jednak następnego dnia nastąpił niemalże identyczny co do wartości odpływ, w związku z czym złoto także nie zyskiwało. Jeśli chodzi o sytuację techniczną, to znajdujemy się w okolicach dolnego ograniczenia trójkąta, w którym złoto porusza się od początku listopada ubiegłego roku i istnieje ryzyko wybicia dołem tego wsparcia i zejścia w okolice 1140
dolarów za uncję. Ważne będą na pewno dane, które napłyną jeszcze dziś z amerykańskiej gospodarki, dane na temat zmiany zatrudnienia według ADP, a także indeks ISM dla sektora przemysłowego, które będą cenną wskazówką przed jutrzejszymi danymi z amerykańskiego rynku pracy. Jeżeli dane z amerykańskiego rynku pracy okazałyby się dobre, to należy liczyć się właśnie z przeceną złota, a także umocnieniem dolara, które oddziaływać będzie właśnie na spadki cen złota. Co ciekawe, niepewność związana z Grecją wcale nie wpływa pozytywnie na notowania złota, co jest sygnałem dość negatywnym i naszym zdaniem w najbliższym czasie należy liczyć się właśnie z przeceną złota, która przyspieszy po wybiciu dolnego ograniczenia trójkąta wyrysowanego na wykresie. Kolejny surowiec to ropa i tradycyjne wykresy na początek. Pozycja spekulacyjna netto na ropie Brent, która zniżkuje, ale już te zniżki wyhamowują. Po silnym spadku przed 6 tygodniami mamy do czynienia z konsolidacją tej pozycji spekulacyjnej. Niewykluczone jednak, że jeżeli doszłoby do porozumienia między Iranem a państwami w sprawie porozumienia nuklearnego, które pozwoliłoby na zniesienie sankcji nałożonych na Iran, a co za tym idzie na wzrost produkcji ropy w tym państwie, który w ciągu roku mógłby wynieść około 1 000 000 baryłek dziennie, a dodatkowo Iran dysponuje obecnie około 30 milionami baryłek ropy w płynnych rezerwach, które bardzo szybko mogą znaleźć się na rynku, to należy liczyć się z dość silną przeceną, szczególnie ropy Brent, która może zniżkować około 10% naszym zdaniem. Jeśli chodzi o pozycję spekulacyjną na ropie WTI, to także jest ona w konsolidacji obecnie. Jeżeli doszłoby do tych zdarzeń związanych z Iranem, o których wspominałem, to należałoby się liczyć także z przeceną ropy WTI, być może nieco słabszą, ale zniżki o około 8-9% byłyby jak najbardziej możliwe. Jeśli chodzi o ilość aktywnych wież wiertniczych w Stanach Zjednoczonych, to spadki wyraźnie wyhamowują, jednak wciąż brak jest jakiegoś wzrostowego tygodnia, który także pozwoliłby na silną przecenę ropy. Jeżeli doszłoby właśnie do wyjścia powyżej zera przyrostu ilości aktywnych wież wiertniczych w którymś z najbliższych tygodni, to zniżki mogłyby wyraźnie przyspieszyć ropy. Należy się z tym liczyć, ponieważ pojawiają się już pierwsze głosy, że w drugiej połowie roku aktywność inwestorów na rynku ropy w Stanach Zjednoczonych, wydobycia złupków, może się zwiększać, przez co powinniśmy bacznie uważać na właśnie te dane istotne także dla rynku ropy, które napływają co tydzień w piątek o godzinie 19 na rynek. Produkcja w Stanach Zjednoczonych nadal znajduje się na bardzo wysokim poziomie i nie widać na razie oznak tego, że miałaby ona spowalniać, ale nie widać oznak tego, że miałaby ona zniżkować w kierunku 9 milionów baryłek dziennie. Cały czas utrzymuje się powyżej poziomu 9,5 miliona baryłek dziennie. Jeśli chodzi o wielkość zapasów ropy w USA, to systematycznie ona się zmniejsza, jednak jest to wynik sezonowości. W tym tygodniu dane będą opublikowane dzisiaj o 16.30, możliwy jest jednak wzrost zapasów, choć konsensus zakłada ich spadek o 1,7 miliona baryłek, to wczorajsze dane API wskazały na wzrost o niemal 1,9 miliona baryłek. I dzisiejsze dane amerykańskiego Departamentu Energii powinny także wskazać wzrost zapasów ropy o około 1,5 miliona baryłek, co wydaje się także dość negatywnym wskazaniem dla rynku ropy i może przyczynić się do dalszej przeceny, która dziś oscyluje wokół poziomu 1%. Wczoraj co prawda mieliśmy do czynienia z silnymi zwyżkami cen ropy, które właśnie doprowadziły do wybicia z tego kanału spadkowego, jednak późno wieczorne dane API doprowadziły do korekty tych wzrostów. Obecnie mamy do czynienia z krótkoterminową konsolidacją. Jeżeli jednak okazałoby się, że zapasy wzrosły, to należy spodziewać się zniżek w okolice poziomu 58
dolarów za baryłkę. Jeżeli dojdzie do przełamania tego wsparcia, to kolejnym ważnym będą okolice 55 dolarów za baryłkę. Kolejny surowiec to miedź. Dziś poznaliśmy finalny odczyt PMI dla przemysłu w Chinach. Co prawda wzrósł on w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,2 punktu, jednak warto wspomnieć o tym, że był to odczyt poniżej konsensusu, który kształtował się 0,2 punktu wyżej. Nieco rozczarował. Nie doprowadziło to do gwałtownej przeceny miedzi, ponieważ zniżki cen tego surowca są już dość spore w ostatnich tygodniach, na co wskazuje także pozycja spekulacyjna na miedzi, która w ostatnim tygodniu po raz kolejny silnie zniżkowała i obecnie znajduje się już na najniższym poziomie od października ubiegłego roku. Sytuacja techniczna nie wygląda zbyt dobrze, co prawda mamy do czynienia z korektą ostatnich spadków, jednak zdołała ona dotrzeć nawet nie do 50% zniesienia tego ostatniego impulsu spadkowego, który wystąpił w czerwcu. Naszym zdaniem możliwy jest co najmniej powrót w okolice 255 centów za funt, a w średnim terminie, tak jak już wielokrotnie wspominaliśmy, zniżki w okolice 240 centów za funt, ponieważ wprowadzanie kolejnych dodatkowego luzowania monetarnego w Chinach nie skutkuje wcale zwyżkami cen miedzi, ponieważ luzowanie monetarne nie będzie miało takiego realnego wpływu na popyt na miedź, w związku z czym wcale nie są to jakieś bardzo pozytywne dane dla miedzi, a wręcz przeciwnie, wskazują na słabość chińskiej gospodarki. Duża zmienność na rynku akcyjnym w Chinach, indeks Shanghai Composite ociera się o bessę, zniżkuje już, właściwie już wszedł w bessę, można powiedzieć, ponieważ zniżka od szczytu wynosi już ponad 20%, w związku z czym być może, jeżeli doświadczą Chińczycy silnej przeceny na rynku akcji, także miedź będzie silnie przeceniana i właśnie dobrnie w okolice 240 centów za funt, czyli w okolice dołków z początku tego roku. I na koniec obiecane, wspomniane płody rolne. Wczorajszy wystrzał jest widoczny bardzo wyraźnie na wykresie, ale zwyżki trwały już od jakiegoś czasu. Soja z okolic 900 centów za buszel dotarła obecnie w okolice 1035 centów, czyli jest to zwyżka o 15% od tego dołka. Jeśli chodzi o kukurydzę, to z okolic 350 centów za buszel dobrnęliśmy do poziomu 425 centów, a pszenica osiągnęła swój dołek, co prawda wcześniej, bo pod koniec kwietnia, jednak jeszcze w czerwcu mieliśmy do czynienia z zejściem poniżej poziomu 500 centów za buszel, a obecnie cena przekracza już 600 centów za buszel. Przyczyny wczorajszych wzrostów to spadek zapasów, a także areału upraw kukurydzy, który doprowadził do ponad 7% zwyżek cen tego surowca. Także warto wspomnieć o 3% spadku kondycji kukurydzy, 3% spadek kukurydzy w dobrej lub bardzo dobrej kondycji także przyczynił się do dość silnych wzrostów cen tego surowca, który osiągnął najwyższy poziom w tym roku, podobnie zresztą jak pozostałe widoczne tutaj na wykresie. 5-miesięczne szczyty także na soi. Tutaj jeśli chodzi o soję, to na zwyżki cen przyczyną zwyżek cen był dramatyczny spadek zapasów, ale warto wspomnieć o tym, że to jest cały czas 54% wyżej niż w tym samym czasie w poprzednim roku. Areał był zgodny z prognozami, więc tutaj ten optymizm inwestorów na rynku soi jest może nieco przesadzony, ponieważ Chiny także mogą zredukować areał kukurydzy ze względu na duże zapasy i przerzucać się na uprawę soi, co powinno negatywnie wpływać na cenę właśnie tego towaru. Południe pasa kukurydzy narażone jest na silne deszcze, więc presja na
cenę kukurydzy i soi może pozostawać. Pszenica wczoraj podążała także za kukurydzą i soją. Pomimo zapasu i areału powyżej oczekiwań, to ceny zwyżkowały. Nieco pomagał im spadek areału w Kanadzie, czy też spadek produkcji w Unii Europejskiej. Jednak podsumowując, naszym zdaniem najbardziej uzasadnione są zwyżki cen kukurydzy, podczas gdy soja i pszenica mogą doświadczyć korekty. Dzisiaj pszenica już takiej korekty doświadcza, ponieważ zniżkuje o ponad procent, jednak najbardziej optymistycznie nastawieni jesteśmy do kukurydzy. Średnio tak niezbyt dobrze co do cen soi i dość negatywnie jeśli chodzi o pszenicę. Pomimo to należy bacznie uważać na to, jakie dane będą napływały na rynek właśnie tych towarów rolnych. Kompletne dane pojawią się 12 sierpnia dopiero, bo obecne mogą jeszcze nie zawierać wpływu tych ostatnich silnych deszczy, więc także data 12 sierpnia będzie bardzo ważna na rynku płodów rolnych. Wtedy otrzymamy już kompletne ankiety, także z tym, jak ostatnie deszcze wpłynęły na uprawy poszczególnych towarów rolnych, poszczególnych zbóż czy też roślin oleistych. I na koniec także obiecana bawełna, która zwyżkuje. Wczoraj otrzymaliśmy dane o areale upraw bawełny. Według konsensusu miał on wynieść 9,35 miliona akrów. Naszym zdaniem, jak wspominaliśmy w jednym z raportów, mogło wypaść to niżej, czyli 9,25 miliona, a okazało się, że areał jest jeszcze mniejszy i wynosi według danych ankietowych 9 milionów akrów, co doprowadziło także do zwyżek cen bawełny, która po odbiciu od dolnej bandy kanału wzrostowego, w którym porusza się od początku tego roku, zmierza w okolice górnej bandy tego kanału. Naszym zdaniem w tym roku możliwe jest osiągnięcie poziomu 75 centów za funt, a w najbliższych dniach dobrnięcie do poziomu 70 centów za funt bawełny. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanych inwestycji, szczególnie na rynkach towarowych, i zapraszam do odwiedzania portalu nonstop.tms.pl.